Hejka! To Renka! Świetnie, że jesteście! Dzisiaj świniak znowu będzie u lekarza, ale najpierw zaczniemy od pozdrowień! Pozdrawiam Sonię Strzelczak. Dzięki za fajowski filmik. Pozdrawiam Olę i Nadię Nowak. Dzięki za super filmik. Pozdrawiam Julię Pawłowską za to, że była pierwsza. Walia TV za to, że była druga. Pozdrawiam Zenati za to, że była trzecia. Pozdrawiam Julię i pieska Leksa. Nikole, Sonia TV. Justynę Baranek. Zwariowany kanał Oliwki. Martynę Sabiecką. Asię Dekart. Izabelę Jannasz. Renkę Karas i jej mamę. Moją przygodę z LPS. Martynę Gibas. Nalę Suwałk, Meksyczan. Zuzię Sosnowską. Syberi. Kingę Goryl. Kornelię Matleunga. Jarosława Pszenicznego. Minecraft Chomiczek. I oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Wszyscy jesteście ekstra. Ale teraz zapraszam na kolejny odcinek. Chciałabym podziękować Gabi Pro EPS EPS za pomysł na świetny filmik. A dzisiaj będę laryngologiem. Abrakadabra. Gotowe, możemy zaczynać. Jeszcze zestaw lekarski. Abrakadabra. Gotowe. Dobra, to teraz moja kolejka. Rzucam. Jeden. To jest mój pionek. Gry wideo. $3. Kupuję. Gramy sobie tutaj z chłopakami w Monopoly Junior. Świetna jest ta gra, mówię wam. Okej, 3 baksy płacę do banku. O, 3 baksy. Cyk. I mój znaczek pieska. Ma jakaś rurka. Kładę sobie tutaj, cyk. I to jest teraz moje. Dobra. Kto następny? To ja. Dawaj kostkę i rzucam. Jak tutaj jest? O, świetańsko. Przechodzę przez start. Otrzymuję 2 pieniążki. I raz i dwa. Co tam jest? Pizzernia za $1. Kupuję. Wiesz co, pizzernia? Ja chciałem kupić. Jest, wiesz, pizza, pomidory, takie włoskie. Jestem... Czuję się, jakbym był z Włoch. Pomidor, ty się weź trochę. Opamiętaj, gościu. Jesteś tutaj w Polsce, a nie we Włoszech, gościu. Dobra, płacę $1. Wow, moja grzywa mi zawadza. Biorę znaczek statka. I pizzernia jest moja. O. Super. No, pomidorku, rzucaj. O! Chyba o czymś zapomniałem. $2 za start. Dawaj mi IO, dawaj. No dobra. Ha! Masz szczęście, się opamiętał. Bo normalnie by... przeszłoby mu koło nosa. $2. To nie byle co. Dobra. I teraz ja będę rzucał kosteczką. I ile wypadło? 4. To jestem bryką.
raz, dwa, trzy, cztery. Wyciągnąć szansę! Szansa, szansa do pomidora! Już bierzemy tą szansę. Nie mamy tu siąść. Co ja tam zbrałem? Wolne pole. Przejdź na następne jasne, niebieskie lub czerwone pole. A, otrzymujesz za darmo. Ale są zajęte wszystkie, czy nie? Jasno niebieskie. O! Dobra! Przechodzę na jasno niebieskie. Przez start, cyk, to mam za darmo i dwa baksy dla mnie. Ekstra sprawa. Na pomidor fuksło ci się. Dwa baksy i tutaj autkiem zająłeś, co tam kupiłeś sobie. Daj zobaczę. Sklep z cukierkami. O! A któż to puka, no? Idę sprawdzić. Poczekajcie, chłopaki. Siemanko! To ja, wujek świnia! Cześć! O! Wujek świnia! Super! Masz jakieś słodkości? Ejo! Zgubaś do reszty? Ości? Ty chcesz ości? No, oszalałeś, no! Nie, wujaszku, no! Słodkości, a nie ości, no! To ty! Co ty z tymi ościami? Masz tu słodkości przyniosłem. Zobacz, zobacz. Jak zwykle. Full dostawa. Zobacz. Oszaleję! Chłopaki, zobaczcie! Jakie fajne piłeczki! O nie, no nie wytrzymam. Ekstra. Świetańskie one są. Widzicie, chłopaki? Wujku śmiaku! Wow, jakie fajne piłeczki! Jaki mają smak te cukierki? Co ty, Bartek? Bierki? Chcesz grać w bierki? Nie mam bierki, to są cukierki! No dobra, to się zaczyna robić dziwne. Wujku śmiaku, coś tu jest nie halo. Co? Przyszedł Karol? Wujku, no co ty, no? Luzuj! Gościu! No, co tak gadasz gdzieś? Dziwnie. Uuu, patrzcie. Kopę nogą. Gram cukierkiem. Nie, Bartek, wstawaj, no, wstawaj, chłopie, grają, nie tam. Ale fajnie to jest. I można to zjeść. Kiwi, awokado. Wujaszek też coś zdrowego przyniósł. No nie wytrzymam. A, fajaska. Wujaszku. Mogę kolegów poczęstować? Co ty mówisz? Życzysz to wszystko schować? No wiesz, to jest niewychowany. Wojku! Poczęstować! Poczęstować, nie schować! Kolegów! To teraz powiedziałeś wyraźniej. No oczywiście, no. Jest ta, chłopaki. No. Coś z tym wujaszkiem, chłopaki, nie halo? No nie? Wow, sorry. Zdecydowanie. Mówimy, a on w ogóle przekręca słowa. Nie wiem, co jest zgrane. Jest bardzo dziwne. No nic tam. Broku, wstawaj. Jemy słodkości i te owocka też. No. O, wyżerko. Wujaszku, pyszne to jest. Bartek, wstawaj. Dobra. Wujaszku, zobacz jakie mam fajne, zobacz, jakie, nie widziałeś chyba, jakie mam piękne muszelki, no. Zobacz, wujaszku, fajowskie muszelki, nie? I o, co, potrzebujesz szalki? Spodnie ci spadują, czy coś? Wujaszku, muszelki, a nie szelki. To po pierwsze, po drugie, czy widzisz, że miał spodnie? Jestem ściągiem, akurat takim bez spodni. No, wujaszku, co się z tobą dzieje? Co? Złodzieje? Gdzie są złodzieje? Złodzieje są! Policja! Wujku! Ej, i opowiedział, co się z tobą dzieje? Co się z tobą dzieje? Nie słyszysz, czy co?
No, coś dziwnego chyba. O, chłopaki! O, jak zwykle wyżej. A wujek świniak ma to przeniósł. Wujku, wujku, wujku. O, jak zwykle naniosłeś dużo słodkości. A wujaszku, chcesz zupę? Co? Co krowandzia? Co? Że mam wielką pupę? Ty masz wielką pupę. Wujku, wujku, nie upraszaj mnie, ja w ogóle... Powiedziałem zupę! Zupę, a nie pupę, no! Boże, co za... Wujaszku, no co... Co ty, opamiętaj się, no! Co ty tą pupą? Wujku, wujaszku, zupę! Czy chcesz zjeść zupę, no? O, zupę, no, z chęcią. Wujaszku, to mi się nie podoba. Chłopaki, co to, co tak? Wujaszek gdzieś dzisiaj dziwny jest? No, mam cię dokładnie. My tu mówimy, że przyniósł słodkości, on mówi, że ości. W ogóle mówimy, co się dzieje, a on mówi, że gdzie są złodzieje? No po prostu chyba coś z suchem, nie bardzo. Wujaszku? Tak? Chyba czas odwiedzić lekarza laryngologa. Specjalistę od uszu i gardła. Oczywiście. Marsz do lęki! Szybko, szybko, szybko! Barszcz? Zrobiłaś barszcz? Matulu! Matuś, marsz! Marsz do lęki, a nie barszcz! Już, szybko, szybko, szybko! O, dobra, dobra, dobra. Już usłyszałem, no. Idę. O. No. Mam nadzieję, że Lenusia sobie da radę z tym wujaszkiem. Antek, co ci dolega? Będziemy byli kartę. Nie mogę mówić. Okropnie. No to musimy obejrzeć twoje gardło. Powiedz szeroko A. Oho. Co? O matko, mocne zapalenie gardła. Zaraz ci dam dobry lek. To jest tracą ze defaultem. O, takie psikanie do gardła. Używaj 3 razy dziennie. Po ile psiknięć? Po 2. Dobrze, pani doktor Lenko. Dziękuję uprzejmie za taką miłą obsługę, wizytę. Do widzenia. Do widzenia, Antek. Do widzenia. Do widzenia, Antek. Do widzenia, do widzenia. Zapraszam kolejnego pacjenta. Co? Boli ją pięta? Nie, wujaszku, kolejnego pacjenta, ciebie. Ruszaj się, szybko. Okej. Świniak, co ci dolega? O, ma przyjść twój kolega? Nie! O, pani doktor Lęciu, wujaszek coś przygłuchawy jest, normalnie. No to musimy obejrzeć uszy. Zapraszam świniak na stanowisko. Co? Możemy rozpalać ognisko? Wujku! Na stanowisko badawcze! Już! O, myślałem, że nie ognisko. Głupie. O nie, świniak, ale dużo skowiny. Jeszcze drugie ucho. Co? Serducho? Nie, ucho! A, drugie ucho, okej. I pani doktor, jak tam w tym uchu? Tak samo, dużo woskowin. O nie, i co teraz? Trzeba wyciągnąć. Ło, to będzie hardcore. Na razie niczego tu nie widzę. Moje uszy, no, moje ucho. O nie, o nie, co to było w tym uchu?
Jejku, jaka woskowina okropna! Nie, 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 nie! Talerzyk jakiś! Okropieństwo, jak to wygląda! Wujek świjak! Drugie ucho! O nie! O nie! O nie! O! O! Miodek! 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 Woskowina obrzydliwa! Ale gluty! Nie! No! Rozsypało się! Ja tego nie tknę! No to ja tknę! O, fuj! Fuj! Dobra, niech nam leży. Wezmę sobie tak. Ja nie chcę dotykać. Obrzydlistwo! Pani doktor, ale dlaczego mi się to zrobiło? Przecież w miarę się staram, w miarę tam myję uszy. Tak się czasami dzieje, ale jak nie słyszysz na uszy i tam sobie grzebiesz, to musisz iść do lekarza. O, właśnie! Nie wolno grzebać. Pewnie sobie czyścił i dopychał głębiej tą woskowinę. A to może być woskowina albo zapalenie ucha, prawda? Tak. I lepiej iść do lekarza, jak się na ucho nie słyszy. Prawda? Tak. To już na dzisiaj koniec i żegnamy się z wami. Pa, 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 pa. Jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę i oczywiście subskrybujcie.